nam dobrze. Idzie nam dobrze. Powiem też o liczbach, o tym, co mieliśmy zaplanowane, zapisane w projekcie, co wynikało z niego wprost, jak chodzi o wskaźniki, bo jak mówi się o projekcie, to trzeba mówić wskaźnikowo, trzeba mówić o liczbach. I powiem, co udało nam się ponadto, ale nie po to, żeby się chwalić, broń Boże. Po to, żeby pokazać, że można i wydaje mi się, że znam odpowiedź na pytanie, dlaczego nie mieliśmy takich trudności. Otóż zaplanowanych mieliśmy 4 panele, 6 szkoleń dla sędziów, mediatorów i prokuratorów oraz 26 mediacji. Dlaczego 26? No dlatego, że województwo podkarpackie to takie miejsce było jeszcze jakiś czas temu, gdzie tych mediacji było bardzo niewiele. Liczba mediacji była narzucona z góry, no i wynikała z tych danych, które ministerstwo zebrało. To tak mieliśmy zaplanowane, natomiast przeprowadziliśmy de facto sporo więcej, nie przeliczałam ile więcej, ale dodatkowych 15 szkoleń do tamtych 6 plus 2 jeszcze wcześniej, dlatego że tak duże zainteresowanie udało nam się rozwinąć. I kiedy szukałam przyczyn, jak to jest możliwe, jak to się stało, to wydaje mi się, że to, że my nikogo nie nakłaniamy do niczego, to, że nie przekonujemy, to, że pokazujemy nasz warsztat, to, że spotykamy się po to, żeby rozmawiać, po to, żeby poznać swoje różne przecież perspektywy, bo to jest chyba to, co jest wyjściowe. Trzeba zrozumieć, że sędzia patrzy zupełnie inaczej na sprawę, na konflikt, a mediator z jego inną zupełnie rolą i zadaniami no, ma tę swoją inną perspektywę. I nie chcemy przekonywać sędziów, że warto, że szybko, że tanio, że się opłaca, tylko słuchając siebie nawzajem, dostrzegamy prawdopodobnie, obustronnie, że możemy uzupełniać się w jakiś sposób. Nie zastępować kogoś, czy jakoś go wyręczać w tej jego roli, tylko zwyczajnie z tym naszym działaniem możemy go uzupełniać w jego pracy i w jego nadmiarze. I tym chyba, co najbardziej nam się sprawdza, ale nie tylko w projekcie, tym, co zastępuje właśnie to przekonywanie, to nakłanianie niekiedy, to są nasze warsztaty, praktyka mediacji, które proponujemy, oferujemy sędziom w najróżniejszych sądach w całej Polsce, w tym na Podkarpaciu, pokazując nie siebie, nie wizytówkę, ale to, jak pracujemy, to, jak prowadzimy mediację.